kłamliwe, a na początku już powiedziałem, że nie mają z większością rzeczy nic wspólnego, co mówią, że będą robili, bo to nie ci kandydaci będą robili i tak dalej. Ale to nie tylko to, że staramy się nie opowiadać, co będziemy zrobili. Przykładem była moja przedtem wypowiedź do kamery. Mówiłem, że nie będę drugą osobą, to inni będą radzili, co można zrobić za istniejące pieniądze. W związku z czym mieszkańcom też tego nie opowiadamy. Ale to jest sprawa, w jaki sposób mamy propagandę. Natomiast co do merytorycznej zawartości, to mamy inny stosunek do roli miasta, która ma być. Każdy z kandydatów na prezydenta oraz większość radnych z pozostałych komitetów uważa, że powinni rządzić tym miastem. My nie chcemy tym miastem rządzić. My chcemy wykonywać po prostu obowiązki, które spadają na radnych i na prezydenta, ale nie w celu rządzenia innymi, bo w przeciwieństwie do pozostałych komitetów następnego dnia nie doznamy olśnienia i nie będziemy mądrzejsi. Będziemy chyba na tym samym poziomie mądrości, co przed dniem wyborów. Pozostali będą jednak mądrzejsi i zdają sobie z tego sprawę, zdają sobie zwłaszcza po wyborze tego sprawę, że wyraźnie mądrzejsi od pozostałych ludzi i oni chcą decydować za innych ludzi. My, póki się nie zdemoralizujemy, bo może to nastąpić, ja wiem, ale mam nadzieję, że będąc świadomym tego, czego jesteśmy, u nas to później nastąpi niż u innych, póki się nie zdemoralizujemy, nie będziemy rządzili innymi, nie będziemy decydowali za innych. Zrobimy wszystko, żeby Urząd Miasta Krakowa przestał w ten sposób funkcjonować. Żeby przestał chcieć rządzić innymi, decydować za innymi, mówić, co inni mają myśleć i tak dalej. To jest jakby pierwsza podstawowa rzecz, w związku z czym to jest mordercza, zdecydowana reorganizacja magistratu, znaczy z wszystkich urzędów. To jest to, że wydanie typu nie za miesiąc, za rok czy za tydzień, ale w ciągu 2-3 dni od wyboru zarządzenia, bo tak to ma być. O, na temat magistratu, tej najprostszych rzeczy, że jeżeli jakiś urzędnik poprosi jakiś dokument zbędny, won z pracy, po prostu tego typu rzecz. A ja sprawdzałem swego czasu jako wiceprezydent i wprowadziłem taką zasadę w Wydziale Skarbu. Zadziałała rewelacyjnie po prostu, naprawdę. To po tygodniu był w Wydziale Skarbu, nagle zniknęli prawie petenci, bo kolejek nie było. Nie było petenci, dlatego są stoją w kolejkach, prawda, i muszą załatwiać sprawy. Urzędnicy byli zadowoleni, bo kawę mogli pić, mniej roboty, bo oni ciężko pracują, tylko że wykonują kawał dobrej, niepotrzebnej roboty. No, po prostu, wiem, że tak. Wydaje zarządzenie, że jeżeli ktoś poprosi niepotrzebny kwitek, jakikolwiek tam zasiaczenie tego typu opinia i tak dalej, no to będzie miało poważne kłopoty. Takie coś przecież można w jeden dzień zrobić. Urząd może być 10 razy mniejszy. Naprawdę, bo to, że w jakimś miejscu trzeba dać 5 kwitków, powoduje, że za tymi kwitkami się trzeba iść w inne miejsce. A tam, żeby te kwitki dostać, to trzeba jeszcze inne 3 do każdego z nich dostać. I to wraca jak bumerang. To rośnie kilkunastokrotnie. Otóż 65% sprawdzaliśmy wtedy w tym Wydziale Skarbu żądanych dokumentów były zbędne w sprawie. To znaczy takie, że niezależnie jakie by nie były, taka sama byłaby decyzja. 65%, no nie do wiary. Podejrzewam, że to urosło. Może to już być 80%, bo rozrosła się biurokracja. W tej chwili właśnie ilość urzędników w mieście jest taka, że gdyby mieszkańców Krakowa wysiadać i zostawić Kraków pusty, a ich zostawić ze swoimi pracami, to mieliby wystarczająco dużo zajęcia. Robienie wypłat, zaopatrzenie, sprzątanie magistratu. Przy takiej ilości ludzi to już takie miasto jest. Oni by już sami, mieli całkiem sporą robotę, no, a tu jeszcze im dochodzą petencje na głowę, no to naprawdę jest ciężko i kawałek chleba po prostu, bo to jeszcze tysiące ludzi chce coś tam w tym mieście załatwić. No. Są bardzo proste, banalne rzeczy. Prezydent ma zorganizować sprawę miasta, czystości, nie wiem, toalet, takich rzeczy nie on przecież, tylko ma to kazać, no, zrobione. Nie inwestycje, nie tego typu rzeczy, ale co najważniejsze, nie chcemy niektórych inwestycji, które się chwalą kandydaci. Nie to, że nie chcemy, ale z dnia na dzień byśmy to rozwalili. Salę kongresową ktoś chce budować. Otóż wbita została wyborcza łopata po budowę tej sali kongresowej.
Jakbym został prezydentem, następnego dnia nakazałbym zrobić przetarg otwarty ustny na sprzedaż całego tego terenu razem z tą opłatą, żeby ktoś kupił i zrobił tam, co sobie żywnie mu się podoba. Czy tam zrobi restaurację, czy tam zrobi salę konferencyjną, daj Boże, cokolwiek. Otóż powiem Państwu, że byłem na spotkaniu 3 dni temu z restauratorami i z hotelarzami. Był tam akurat pan Boroń, był tam chyba pan Misztalski, no parę osób tam jeszcze radnych było. I było no rozwój turystyki, prawda, i tak dalej. Między innymi było pytania na temat tej budowy sali kongresowej. No, czy to powinno finansować miasto, czy powinno być współfinansowane prywatną tam samorządowe i tak dalej. No to wszyscy powiedzieli, tak, to powinno być finansowane, to wspaniała rzecz, tam to biuro festiwalowe i tak dalej. Doszło do mnie, co myślę, no to powiedziałem to, co Państwu teraz powiedziałem, że ja to sprzedał następnego dnia na pniu. Nie mogę żadnej rzeczy nie budował i powiem Boże, właśnie odwrotnie, nie? Widziałem radość wśród moich konkurentów, ale się ładnie zblamił. No. Wszyscy czekali, że miasto będzie to finansowało, a on takie coś walnął, nie? No, ale się okazało i to znaczy nie, może nikomu nie zdumieniło, tylko byłem zagapiony i zauważyłem, że właściwie faktycznie tak jest. Co się okazało, no przecież ci wszyscy, co tam zebrani, to pałali nienawiścią do tej sali kongresowej. Dlaczego? Czy oni mają swoje sale w swoich hotelach, porobili tego typu rzeczy, rośnie im pod bokiem za ich pieniądze, podatników, konkurencja. Żeby to, co oni włożyli własną forsę, nagle im ta sala kongresowa likwiduje, prawda? Biuro festiwalowe pojawi się tam multum dyrektorów za te państwowe czy tam samorządowe pieniądze, którzy się będą rządzili, będą rozdzielali, będą sugerowali, gdzie wycieczki mogą pójść. Trzeba przed nimi się będzie płaszczyć, prawda? A tu ludzie za własne pieniądze budowali hotele, restauracje i nagle tutaj za pieniądze państwowe będzie coś takiego robione i konkurencja, nie? No i wypowiedzieli się w tej sprawie, dowiedziałem, że zdetonowali się pozostałe osoby, zaczęli się tam wycofywać, że to nie finansowanie nie do końca, no ale już poszło, trudno, prawda? I tego. Więc właśnie mamy tego typu podejście. Znaczną część inwestycji nie chcemy, po prostu. Uważamy je za szkodliwe i tyle. I nie zamierzamy się nie do nich popisywać, ale wręcz będziemy mówić, że są niepotrzebne. A co do inwestycji drogowych i innych, to mówię, no po prostu finanse miasta są w tragicznym stanie, no bo tragicznym. Nie ma pretensji do pożyczki, w sensie, czy może była słuszna, może nie. Ma pretensję, że niech się nie pyta mieszkańców gospodarki, gminy, prawda, proszą się, prawda? Ale tak trzeba, pożyczek się już dalej nie da. Więc wiadomo, że po prostu będzie mniej, więc nie ma co się popisywać tam metrem czy innymi rzeczami, no i, no i tyle. A już właśnie nie ma się prawa od nich popisywać, co ja zrobię. No. To nie masz gadać, co zrobisz, tylko co specjaliści powiedzą, że jest bardziej praktyczne, za te pieniądze ma być zrobione i koniec, no. Co się mamy mądrzyć, więc my się nie będziemy mądrzyć. Tak jakby tyle powiedziałem. Zapewne, jeżeli tak samo, jeżeli chodzi o centrum, o organizację, bo to też zależy od prezydenta. Ja nie zgadzam się na to, żeby strefa B, mówię o tej strefie, gdzie są płatne parkowania, żeby ona w ten sposób funkcjonowała, bo ona nie została zrobiona dla dobra mieszkańców, tylko dla wygody tych, co mają zezwolenia. Po prostu wszyscy mają kłopot z jeżdżeniem, przejeżdżaniem i muszą płacić za parkowanie, a pewna wybrana elita nie. I to było w tym celu robione, bo nic nie zmieni, tam i tak nie ma miejsc, nie zmieni ilości miejsc na parkowanie i tak dalej. Natomiast większość mieszkańców jest wyróżniona negatywnie, a pewna grupa nie. Prawda? Radni, urzędnicy wysocy, oni mają prawo przejeżdżać, parkować, wjeżdżać. Dlaczego? A czym tutaj nie mają tego prawa? Ja rozumiem, że główny te okolicy, to gdzie żyjemy z turystyki, nie? No to rzeczywiście rok samochodowy jest zbędny, no przecież no, nie jest zbędny, bo jest, no nie powinno go być w żaden sposób, nie? Grubej. Tak jak jest, i to zostawi. Ale tamta część, która jest normalna do życia mieszkańców, no ja nie widzę powodu rozróżniać ludzi na dwie grupy. I tyle. Ja nie znoszę robienia takich przywilejów. To wszystko.